Świąteczne prezenty przede wszystkim powinny sprawiać radość najmłodszym. Niektórzy jednak potrafią być bezpośredni i czasem bardzo krytyczni w swojej ocenie. Jak kupować i w jaki sposób można dokonywać zwrotów? O tym Longina Kaczmarek. Jeżeli nie chcemy prezentów, czy prezenty nam się nie podobają, nie pasują, a sklep nie ma takiej praktyki, że przyjmuje zwroty, to niestety musimy z tymi prezentami zostać. Dobrze jest, jeżeli kupujemy w sklepach, gdzie jest praktykowany zwyczaj przyjmowania zwrotów czy dokonywania wymiany nietrafionych prezentów. Oczywiście zawsze trzeba posiadać dowód zakupu, czyli paragon. Jakie prezenty najczęściej okazują się nietrafne? Takie, które to kupowane są w pośpiechu. Brak pomysłu na mądry zakup powoduje zarówno rozczarowanie u osoby obdarowanej, jak i dodatkowy kłopot osobie wręczającej. Na co zwrócić szczególną uwagę? Takie towary są, prezenty są bardzo różnorodne. Często zdarza się, że kupujemy odzież, która po prostu nie pasuje albo kolorystycznie, albo rozmiarowo, ale są również inne rzeczy. Na przykład w ubiegłym roku była, bo w tym roku oczywiście jeszcze nie było nikogo, ale była młoda pani, mężatka, która chciała sprawić przyjemność mężowi i kupiła dla niego złoty łańcuszek. No to już jest drogi prezent. No niestety okazało się, że ten łańcuszek jest po prostu zbyt krótki. No mąż miał większe tutaj gabaryty, prawda? Kiedy zależy nam na kimś, pragniemy obdarować tę osobę najlepszym prezentem. Niestety bardzo często ograniczają nas fundusze, a im prezent bardziej okazały, tym oczywiście droższy. Zdarza się więc tak, że decydujemy się wziąć niewielką pożyczkę. Problem pożyczek, chwilówek czy jakichś większych kredytów to jest problem, z którym się spotykam na każdym kroku i prawie każdego dnia. I bez względu, czy to akurat jest okres przedświąteczny, bo jeżeli nie przedświąteczny, to jest jakiś inny ważny okres w życiu konsumenta, który jest zmuszony szukać właśnie szybkiego kredytu, szybkiej pożyczki czy chociażby chwilówki. W trakcie świątecznego chaosu nie dajmy się zwieść wszelkim ofertom pożyczkowym i szybkim kredytom. Nie zostawiajmy zakupu na ostatnią chwilę oraz nie wyrzucajmy paragonu. I pamiętajmy, że najlepszy prezent to prezent dany od serca.